Do świąt pozostało niewiele czasu. Zanim usiądziemy przy wigilijnym stole, czeka nas gorączka zakupów. Składniki, potrawy i przede wszystkim prezenty. Każdy chce zdążyć i każdy chce kupić jak najtaniej. W chwili obecnej raczej patrzą głównie na ceny, pytają o ceny i funkcjonalność sprzętu, bo to dla każdego klienta raczej jest najważniejsze. Niskie ceny to nie jedyne kryterium. Przy wyborze prezentów liczy się pomysł i funkcjonalność. No raczej wybredni są klienci i każdy daje sobie czas na odpowiednie zakupy, aby nie kupić po prostu źle. Choć nie wszyscy zakupy zostawiają na ostatnią chwilę, niestety spora liczba Polaków odkłada to na ostatni moment, a pośpiech niekoniecznie jest dobrym doradcą. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na to, czy to jest towar odpowiedni, którego szukają, a nie kupować na szybkiego. Sklepy usiłują jak najbardziej ożywić przedświąteczny handel. Startują z promocjami, świątecznymi gazetkami, choinką i świętym Mikołajem rozdającym cukierki. Promocyjny okres często rozpoczyna się już w listopadzie, jednak najgorętszy czas to ostatnie dni przed świętami.